Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego protestuje przeciw propozycji rozdysponowania pieniędzy w ramach umowy partnerstwa, czyli dokumentu związanego z funduszami europejskimi na lata 2021-2027. Niestety tak złożyło się, że w tej perspektywie obcięto dla regionu Warmii i Mazur aż 0,5 miliarda euro, to jest ponad 2 miliardy złotych. W poprzedniej perspektywie mieliśmy do dyspozycji 1,728 mln euro, to jest grubo ponad 7 miliardów złotych. Umowa partnerstwa określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, mającej na celu wyrównywanie warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. Dla regionów z tej części wschodniej najwięcej obcięto dla regionu Warmii i Mazur. 0,5 miliarda euro mniej na koncie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego ma znaczący wpływ na uszczuplenie możliwości realizowania inwestycji w regionie, a dotyczy to na przykład infrastruktury drogowej. 0,5 miliarda euro to jest ponad 400 kilometrów dróg wojewódzkich z pełną modernizacją, przypomniał Miron Sycz, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, a potrzeby naszego regionu są znacznie większe. Potrzebne są fundusze na zlikwidowanie smogu. Jesteśmy wprawdzie na etapie przygotowania uchwały antysmogowej w naszym województwie, w naszym samorządzie, ale to wszystko będzie możliwe, jeśli będziemy mieli większe fundusze. To samo dotyczy ochrony zdrowia. To jeden z najpilniejszych w tej chwili działów potrzebujących bezwzględnie wsparcia. My jesteśmy na końcu, przy końcu regionów, które otrzymują wsparcie na ochronę zdrowia. Obecnie trwają konsultacje władz samorządowych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego liczy na to, że stan finansów na lata 2021-2027 będzie równy poprzedniej perspektywie regionalnego programu operacyjnego i będzie wynosił 1,720 mln euro. Tym bardziej, że minister ma jeszcze w zanadrzu bardzo dużą rezerwę, ponad 7 miliardów euro. Zarząd samorządu apeluje do polityków Zjednoczonej Prawicy z naszego województwa o poparcie ich postulatów. 1 lutego bieżącego roku zawiązana została szeroka koalicja przedstawicieli partii opozycyjnych i samorządowców z regionu, Tak dla Warmii i Mazur, której celem jest wspólne lobbowanie na rzecz naszego województwa. Placówki oświatowe nadal zamknięte dla większości uczniów. Nauczanie zdalne stało się już powszednie. Starania o powrót do tradycyjnych zajęć lekcyjnych są nierozłącznie związane ze szczepionkami przeciw COVID-19. Rozpoczynamy również szczepienia nauczycieli. Jest to inna szczepionka. Ograniczenia są mniejsze. Na razie do 100 dawek tygodniowo. Jednakże wydaje się z komunikatów, że będzie tych dawek więcej. Będziemy systematycznie w porozumieniu z dyrektorami szkół wzywać nauczycieli i tutaj jestem dobrej myśli, że pójdzie to w miarę szybko i poradzimy sobie w przeciągu maksymalnie 2 tygodni z zaszczepieniem nauczycieli. Mam nadzieję, że uda się przywrócić uczniów do szkół, do tego kształcenia stacjonarnego, jeżeli nawet nie całą społeczność szkolną, to przynajmniej klasy maturalne, które kończą szkołę, lub klasy branżowe, które też mogą kończyć szkołę, bo tu są ważne te egzaminy zarówno maturalne, jak i egzamin kształcenia w zawodzie. Nie każdy uczeń lubi chodzić do szkoły, ale chyba większość młodych przyzna, że tej szkoły już nawet brak. Podobnie z codziennym rytmem dnia pracy dorosłych, wszędzie jakieś ograniczenia. Teraz ma się to zmienić za sprawą szczepionek. Działdowski Szpital czuje wsparcie w Niedzickim. Szczepienia idą wedle planu. My oczywiście mamy swoje ograniczenia związane z ilością dostarczanych szczepionek. I jest to niestety 30 w szczepieniach populacyjnych 30 dawek na tydzień. Tutaj troszeczkę sytuację może rozwiązać pobliskość szpitala w Niedzicy, który jest szpitalem wyznaczonym do szczepień i do opieki nad pacjentami COVID, ale również do szczepień populacji i tam te ograniczenia są znacznie mniejsze, tam jest około 200 dawek dziennie, a my mamy 30 tygodniowo.
Placówka medyczna w Działdowie przewiduje, że szczepienia nauczycieli potrwają około 2 tygodni, co cieszy organ prowadzący. Starostwo powiatowe w Działdowie, podobnie jak i wiele innych w Polsce, widzi potrzebę otwarcia szkół. Nawet zachowały się stare dokumenty. Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej Mławskiej zostało założone 140 lat temu, w roku 1881. Chociaż pierwsze decyzje jeszcze zaborców w tej sprawie zostały podjęte w 1878 roku. Strażacy nie byli jednak ani dosprzętowieni, nie mieli mundurów, więc zanim odbyło się pierwsze posiedzenie Straży Ogniowej Mławskiej wówczas, minęły 3 lata. Z okazji jubileuszu miasto wydało okolicznościową pieczęć. Zresztą nie pierwszą. Mława już wcześniej akcentowała obecność strażaków w mieście. Pieczęć powstała na podstawie pierwowzoru 2 odznak opracowanych na 50-lecie tej formacji w 1931 roku i powtórzonej na 100-lecie w 1981 roku. Te odznaki są w zasobach Muzeum Ziemi Zewkrzańskiej w Mławie i możemy je oglądać. Korzystając z tych wzorów opracowaliśmy pieczęć, która już ma zupełnie inną liczbę, ponieważ nie jest to ani 50, ani 100, ale 140. I w ten sposób, dzięki tej pieczęci, będziemy rozpowszechniać informacje o okrągłym jubileuszu jednej z najstarszych formacji ogniowych w kraju. Nie bądźmy zaskoczeni, kiedy korespondencja do nas skierowana będzie się wyróżniała. Tak ratusz chce zachować żywą pamięć o historii instytucji mławskich. Wszystkie pisma wychodzące z ratusza na kopercie będą obstemplowane tą okolicznościową pieczęcią. Liczymy, że także inne instytucje z Mławy pójdą w nasze ślady. Wzór już jest przygotowany, można zamówić taką pieczęć i także inne koperty, inne pisma ją stemplować. Mogłoby się wydawać, że mała rzecz nie jest w stanie zrobić wielkiego wrażenia, a tu w sposób przewrotny miasto obrazuje wielkie czyny strażaków za pomocą małej pieczęci, która przypomina, że Mława pamięta, kto od lat z żywiołem dla niej się mierzy. Mając lat kilka, wielu chłopców marzy, by zostać strażakiem. Interesuje ich gaszenie pożarów, pomoc przy wypadkach drogowych, skutkach anomalii pogodowych czy na przykład... I tutaj w tej kategorii jest również przysłowiowy kot na drzewie. To wszystko w roku 2020 również miało miejsce. Statystyki trochę strażaków zaskoczyły, biorąc pod uwagę czas pandemii. Myśleliśmy, że ilość zdarzeń drogowych znacząco nam spadnie. Te statystyki pokazują jednak, że do końca tak nie było. Telewizja Mazury gościła w studio komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, starszego brygadiera Tomasza Ostrowskiego. Panie redaktorze, gdybym powiedział, że jesteśmy w pełni wyposażeni, to byłoby to za 5 minut nieaktualne, ponieważ ta rozwój techniki pożarniczej jest na tyle szybki i duży, że co chwila pojawia się nowy sprzęt, nowe możliwości. Zapraszamy na premierową audycję Rozmowy Dnia w piątek po wydaniu wiadomości. Zwiększenie robotyzacji polskiej gospodarki to plany rządu. By jednak to zrobić, są potrzebne inwestycje w procesy produkcji. Pandemia utrudnia przedsiębiorcom inwestowanie w maszyny poprawiające wydajność pracy, skoro nawet na wypłaty dla pracowników trudno znaleźć środki. Robotyzacja i automatyzacja części produkcji ma według rządu poprawić m.in. konkurencyjność polskiej gospodarki. Ale czy nie spowoduje fali bezrobocia? Postęp techniczny, automatyka, robotyka nie będzie wpływała zasadniczo na spadek bezrobocia. Wręcz odwrotnie, uważam, że przed nami stoi takie nowe wyzwanie, kształtowanie kadr, które będą inne niż do tej pory. Proszę zważyć, że w teorii ekonomii mieliśmy różne podejścia do tego, żeby niszczyć maszyny, urządzenia, a tylko skupić się na pracy ręcznej, ponieważ ona redukuje miejsca pracy. Ona nie redukuje, tylko zmienia profil. Inni są ludzie potrzebni o innych specjalnościach i to jest takie wyzwanie współczesności, że jednak ta robotyka połączona też ze sztuczną inteligencją, no jest takim nieodzownym procesem, który następuje. Jak dodaje profesor Buszko, automatyka to podniesienie jakości produkcji i niezawodności, bo człowiek jest bardziej podatny na różnego rodzaju pomyłki.
Ja bym się obawiał, znaczy nie obawiał, tylko zastanawiał się, jak sztuczna inteligencja może przejąć kontrolę nad robotyką i nad człowiekiem. To jest trochę takie futurologiczne, ale już dzisiaj mamy takie obawy, że maszyny, urządzenia będą uczyły się same od siebie, algorytmy powstaną i będzie może trudno nad nimi zapanować, ale to jest futurologia i myślę, że z tym się należy liczyć, ale na razie z przymrużeniem oka. Na robotyzację ma wpływ również demografia, nie tylko w kraju. Według danych GUS-u do 2030 roku w Polsce liczba osób czynnych zawodowo zmniejszy się o 20%. To oznacza wzrost płac i drastyczny spadek dostępności siły roboczej. Firmy, które się nie zrobotyzują, stracą konkurencyjność. By automatyzację przedsiębiorstw rozwinąć, należałoby również wprowadzić zmiany w profilach wykształcenia. Rynek będzie potrzebował zupełnie innych kadr i te procesy technologiczne, współczesna informatyka, robotyka, no jednak będzie zmieniała profile kształcenia. Rząd planuje wprowadzić w tym roku ulgi dla firm, które zdecydują się inwestować w automatyzację produkcji, bez względu na wysokość lub branżę. Przedsiębiorcy będą mogli m.in. odliczyć połowę kosztów zakupu robotów i oprogramowania. To rozwiązanie wbrew obawom nie musi oznaczać redukcji zatrudnienia. Robotyzacja rozwija się obecnie bardzo dynamicznie. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki liczba robotów zwiększa się rocznie o 23% w przypadku robotów współpracujących i 5% w przypadku robotów przemysłowych. Istotnym wskaźnikiem jest gęstość robotyzacji, która wyraża ilość robotów na 10 tysięcy zatrudnionych. Przodują tu kraje azjatyckie. Największą gęstość robotyzacji ma Singapur z ilością 831 robotów na 10 tysięcy zatrudnionych. Drugie miejsce zajmuje Korea Południowa z ilością 774 robotów. Z krajów europejskich wyróżniają się Niemcy z ilością 338 robotów. Polska zajmuje odległe miejsce z ilością 42 robotów na 10 tysięcy pracujących. Do Mławy przybędzie 5 żubrów, 1 byk i 4 krowy. Jak najbardziej powstanie zagrody żubrów na ulicy Krajewo w Mławie będzie atrakcją dla naszych mieszkańców, jak i tutaj pobliskich miejscowości. Co nagle to podjable, dlatego pomysł rodzi się z rozmysłem, co trwa już 2 lata. Obecnie zagroda jest na etapie projektowania. Jeśli plan będzie realizowany zgodnie z założeniami, to w 2023 roku żubry zadomowią się w Mławie na dobre. Na ten moment szkółka, która znajduje się na Krajewie, jest udostępniana dla uczniów, jest tam ścieżka ekologiczna. Na pewno pojawienie się żubrów wzbogaci formy edukacyjne, jaka będzie tam wtedy możliwa. Inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie spotkała się z aprobatą władz miasta Mława. Miejmy nadzieję, że i mieszkańców w końcu atrakcja to duża. Dzień, w którym niejedna dieta odchodzi w zapomnienie. Łasuchy uwielbiają tłusty czwartek, bo mogą wtedy objadać się do woli. Ale co tam, teraz zwyczajowo możemy, a właściwie należy pofolgować z liczeniem kalorii. Tłusty czwartek przypada na ostatni czwartek karnawału. Jego data zależna jest od daty Wielkanocy. Najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, które upamiętnia misterium paschalne Jezusa Chrystusa, jego mękę, śmierć oraz zmartwychwstanie, w 2021 roku wypada 4 kwietnia. Nic straconego. Do świąt schudniemy. Nadmiar tkanki tłuszczowej może zacząć znikać już od piątku. 12 lutego ponownie otwarte zostaną stadion lekkoatletyczny przy ulicy Wyszyńskiego oraz Orliki. Ostrudzianie z utęsknieniem na to czekają, zresztą nie tylko oni. Obiekty sportowe są po prostu niezbędne, by dbać o kondycję i ułatwić walkę z nadmiarem zbędnych kilogramów. Niczym komiks rodzi się piękna historia miłosna. Sceny smutku i radości, humoru i wzruszeń – to wszystko za pomocą fotografii. Na taki pomysł wpadły bibliotekarki z Działdowa. Walentynki służą naszej wyobraźni. Zabawa to zabawna, wystarczy odwiedzić profil facebookowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie. Jest to zabawa walentynki 2021. Na czym ona polega? Polega ona na tym, że codziennie od dnia 8 lutego do 14 włącznie będą umieszczane plakaty z grafikami pary zakochanych. Para zakochanych ma nad swoimi głowami dymki i w te dymki należy umieścić, właściwie w komentarzu pod zdjęciem, konwersację tej pary.
Do tej pory pojawiły się przeróżne, bardzo kreatywne, zabawne, śmieszne komentarze i liczymy, że tak będzie do samego końca zabawy. Jeszcze została chwila, by dołączyć do gry. Święto zakochanych mamy w niedzielę. Najbardziej aktywne osoby otrzymają upominki. Wymyślne teksty będą mile czytane i nagradzane. Oby w życiu, jak z tą zabawą, było dużo śmiechu i uczucia łączącego zakochanych. Zakochane pary w kinie to był częsty widok. Wracamy do tych nieodległych czasów. Kino Apollo w Działdowie zaprasza do spędzenia czasu razem. Seanse będą grane od 12 lutego. W walentynki repertuar ze smakiem dobrany. W ciągu najbliższych 2 tygodni zobaczymy 15 tytułów filmowych w naszym kinie. Specjalna propozycja na dzień walentynek, 14 lutego. Tu specjalna propozycja, między innymi filmy After 2, 365 dni. Dlaczego kino w Działdowie? Należy przypomnieć, że obiekt został całkowicie zmodernizowany, a na potrzeby działalności zaopatrzony w nowoczesny sprzęt. Przekazanie wyremontowanego budynku miało miejsce rok temu, w marcu. Jest to jedno z najnowocześniejszych kin w regionie, dlatego jeśli ktoś ma wybór i zastanawia się, czy jechać do jakiegoś innego miasta, czy może zobaczyć, jak to wygląda w Działdowie, to bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam, zapewniam, że warto. Reżim sanitarny nadal obowiązuje. Na szczęście obostrzenia są mniejsze i kilka placówek wróciło do pełnego wymiaru pracy. Miejmy nadzieję, że więcej zwrotów akcji nie będzie, a jak już, to tylko w filmie. Koksowniki Antidotum na mróz. Te nietypowe paleniska są ustawione na olsztyńskich ulicach, gdy przez kolejne dni odnotowuje się temperaturę niższą niż 15 stopni Celsjusza. W stolicy regionu pojawiły się w okolicach przystanków komunikacji zbiorowej. I takie koksowniki możemy znaleźć między innymi przy centrum handlowym Aura. Tam są 2 koksowniki. 2 mamy również na skwerze Wakara. 1 mamy przy Placu Jedności Słowiańskiej przy Wysokiej Bramie. Kolejny mamy na Schreibera przy McDonaldzie. Jeszcze 1 jest na Nagórkach przy pętli autobusowej. Kolejne znajdują się przy Galerii Handlowej przy ulicy Sikorskiego, przy Dworcu i UWM-ie. A co o pomyśle stawiania koksowników sądzą mieszkańcy miasta? Nie mam zdania. Myślę, że nie są aż tak potrzebne. Nie jest aż tak zimno, żeby musiały być. Nie, przynajmniej nie jest zimno i nie uważam, że są potrzebne. Może być. W czasie wojennym koksowniki ciepło było. A zresztą przy McDonaldzie też było, 2 lata temu widziałam. Dlaczego? Można podejść, aha, to już to nie widziałam tego nawet. No właśnie tutaj jest, można się ogrzać. Dobry pomysł? No dobry jest, bo niektórzy może zatrucie powietrza albo nic, ale uważaj, jak zimno jest, minus 20 stopni, to chyba można tam się podrzeć. Bo postać 15 minut na przystanku to jest ciężko. Można przeziębić się nawet. Bardzo dobry pomysł. Bo jest zimno, jest gdzie się ogrzać, tak? Też jakieś wsparcie dla osób bezdomnych między innymi? No raczej tak, no na pewno, wiadomo, mają się gdzie ogrzać. Niskie temperatury to ogromny problem dla wszystkich, jednak szczególnie narażone są osoby starsze oraz bezdomni. W ostatnich dniach, kiedy temperatury powietrza spadły naprawdę kilkanaście stopni poniżej zera, zintensyfikowaliśmy nasze kontrole. Strażnicy coraz częściej sprawdzają miejsca, w których osoby bezdomne mogą przebywać. Poza tym, dzięki współpracy z Caritasem, możemy tym osobom zaoferować dodatkowo chociażby ciepły posiłek. Podczas takich kontroli strażnicy również pytają te osoby, osoby bezdomne, czy nie potrzebują chociażby opieki medycznej. Więc strażnicy, każdy patrol wie, w jakich miejscach na terenie naszego miasta takich osób szukać i stara się do każdej z takich osób dotrzeć. Przypomnijmy, o wszystkich niepokojących zdarzeniach należy powiadamiać dyżurnego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa pod numerem telefonu 89 522 81 12 lub informować przez portal Bezpieczny Olsztyn. Tam też są telefony interwencyjne i informacje, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.
Jeden z najcięższych ptaków latających w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową. Łabędź niemy jest wizytówką ostrudy. Jego widok na Jeziorze Drwęckim sprawia, że aż chce się człowiekowi zatrzymać i nacieszyć oczy jego wyglądem. Niestety ktoś miał inny powód. W ostatni weekend na nabrzeżu znaleziono martwego łabędzia. Uszkodzenia szyi ptaka wskazywały na to, że jakiś przechodzień się do śmierci przyczynił. O fakcie została poinformowana Straż Miejska i już wiadomo, że temat jest rozwojowy. Policja prowadzi postępowanie w kierunku uśmiercenia zwierzęcia na podstawie przepisów wynikających z ustawy o ochronie zwierząt. Za zabicie ze szczególnym okrucieństwem grozi do 5 lat pozbawienia wolności. I tak nasuwa się na myśl baśń o brzydkim kaczątku, która uczy współczucia i uświadamia, że nie powinniśmy dokuczać innym. Ale jak przykład pokazuje, za przemianę z brzydkiego kaczątka w pięknego łabędzia ptak zapłacił wysoką cenę tylko dlatego, że ktoś postanowił wykazać się własną głupotą.